to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Dzieciństwo to taki okres w życiu, kiedy najczęściej nie mamy trosk, kiedy czujemy radość taką niespowodowaną niczym, po prostu chce nam się żyć. Cieszymy się, bawimy się i może w dzieciństwie warto poszukać inspiracji do naszego życia. Po pierwsze, kiedy dziecko zaczyna chodzić, to nikt dziecku nie powie, że no 7 razy spróbowałeś, przewróciłeś się, daj sobie spokój, to już chodzić nie będziesz. Ty sobie poleż i będziesz tak leżał do końca życia, ponieważ przecież nie umiesz chodzić. Ach, każda próba kończy się upadkiem. Tak dziecku nie powiemy. Poza tym dziecko jak wstaje rano, to chce się bawić. I nie mówi tak, ale mi się dzisiaj nie chce iść do tej piaskownicy. Tata, podaj mi tą łopatkę, bo ja jestem taki zmęczony. No nie. Ponieważ dziecko, kiedy tylko się budzi, to już ma ochotę na poznawanie świata, na próbowanie, na zabawę, podobnie jak wieczorem. Wcale czasami nie chce iść spać, ponieważ jeśli lubi coś robić, to po prostu to robi. I tylko te dwa przykłady wystarczą nam na dzisiejszą inspirację. Nawet jeśli coś Ci nie wychodzi, nawet jak nie idzie, to nie przestawaj. A po drugie, swoją pracę traktuj jak zabawę. Oczywiście tych inspiracji dziećmi może być o wiele więcej. Przede wszystkim ta taka niczym niezmącona radość. Śmiejmy się tak, jak się śmieją dzieci, a zobaczycie, jak zmieni się nasz świat. Miłego dnia! Zapraszam, Alina Kaźmierczak.